Gotta get a call from Babylon. Waiting for the world to say you miss me. Gotta hear your voice and you're taking me home. Babe, I need a sign that you care about. Gotta get a call from Babylon. Waiting for the world to say you miss me. Gotta hear your voice and you're taking me home. Babe, I need a sign that you care about me. Gotta get a call from Babylon. Waiting for the world to say you miss me. Gotta hear your voice and you're taking me home. Babe, I need a sign that you care about me. Gotta get a call from Babylon. Waiting for the world to say you want me. Gotta get my eyes on the mobile phone. Waiting for your call from Babylon. Serdecznie z tej strony adres kanału Joker Farm. Jedziemy kosić rzepak. Tata już bizonków, wszystko jest podczepione, wszystko jest sprawdzone. Ja idę do Johna, podczepiam przyczepy. Bartek, mi pomożesz? Siema Bartek. Siema Bartek, Bartek się kłania z tej strony. No i jedziemy próbować rzepak. My nie desykujemy rzepaku, bo nie potrzebujemy. Mamy równe łany. Po co wyrzucać pieniądze, a sami wiecie, że ta desykacja, no to jest szkodliwa. I kto stosuje, ten wie. Niektórzy muszą, bo mają chwasty i mają nierówne łany. Pod drzewami na przykład, w koło pole muszą objechać. My ograniczamy desykację. Dobra, odpalam ciągnik i jedziemy. Dobra, szczepiamy nasze dwie HL-ki, jedziemy na kawałek 3,90. Nie będą pełne prawdopodobnie, bo nie sypnie chyba 4 tony z hektara. No nie sypnie na pewno. Jak 3 tony da, to będzie dobrze. Wszystkie rzepaki podobnie siane. Ten nawet nie był tak szybko siany. Ale wiem dlaczego on jest już do koszenia, a inne nie są. Po prostu na tej działce równo powschodził. Dobra, podczepimy hamulce. I światła. Światło Bartek podłączył. Hamulce podłączymy. Oczywiście sprawdzimy światełka, czy są. Tata już jedzie, jedzie tyłem, polami, z headerem. Tam kawałek będzie musiał na szosę wyjechać. Zobaczymy jak to będzie z wydajnością. Adrian, słyszysz mnie? Tata. Ty, ale ty na 9 jesteś? Ty przestawiłeś na 19, zrób na 19. Słyszysz? Cze. Weź najwyżej na 25, bo będziemy tutaj zakłócać im. To na polu. Dobra, to na polu na 25 zrobimy najwyżej. Na pole jedziesz? Co? Co ty? Teraz zamykamy podwórko z tego względu, bo bardzo dużo osób do nas przyjeżdża. I po prostu te samochody tutaj stają nam na podwórku i nie możemy nic zrobić. Kurde. A są żniwa. I nie mamy w ogóle czasu teraz. Tak więc to jest nowa działka. Tam mieliśmy chyba hektar 10 i udało nam się dobrać z boku w dzierżawę 2,80, czyli macie tam 3,90, prawie 4 hektary. No zobaczymy jak to będzie na tej nowej działce. Bo tam w dobrej kulturze nie była uprawiona ta działka. Od razu poszło wapno. Teraz znowu wapno pójdzie. No i będziemy walczyć o plony w kolejnych latach. A tu jeszcze kilka słów ode mnie. Bardzo dziękujemy, że tak oglądacie nasze odcinki, że tak to wam się podoba. Nasze serce się raduje, że tyle osób nas ogląda. No nie spodziewałem się, że nasz kanał rolniczy dojdzie tak wysoko. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, my jedziemy, wyjeżdżamy na szosę i widzimy się później. To ja poczekam i puszczę cię, nie? Jak będziesz blisko, to mów, to wyjadę. Wtedy. Dobra. No i teraz można się zgadać. Kurde, fajnie, że CB Radio jest. Kurde, nie nagrało mi tej akcji. No kamera się zawiesiła, ją zaraz wywalę. Taka fajna akcja. Pan tu z tyłu nas ciężarówką puścił. Asekuracja z tyłu jest, ciężarówka, ja też tutaj tatę pilotuję.
Możesz ciężarówką za tą osobówką już się wyprzedzać. No wiemy, że nie wolno jeździć z headerem, ale to jest kawałeczek tutaj. Pasem awaryjnym jeździcie, a czemu mamy nie jeździć? Mamy całkiem blokować ruch. Kto ciągnikiem nie jeździł pasem awaryjnym, niech podniesie rękę. Pomba zjeżdża na prawo, uwaga. Jesteśmy już na polu. No, zaraz będziemy ten żewaczek mucić, zobaczymy jak to będzie z wydajnością. Masz więcej mocy? Ty tata, to przełącz na 25. Nie słychać, przerywa ciebie. Kierunek kurwa wyłącz. Kierunek kurwa wyłącz. Nie. Może wrócił, chyba już wrócił na rejon rolnik z Hollywood. No i przypadkowo nie wyłączyłem kierunku, a? Ale to każdemu się zdarzy, przecież to wiadomo, że kierunkowskaz dasz i zapomnisz o nim, żeby go wyłączyć. A kto nie zapomni, niech podniesie rękę, niech będzie pierwszy. Bo to widła muszą być dobrze ustawione, żeby równo podawały. To jest ważne w rzepaku, żeby naraz nie poszła taka pierzyna, bo zapcha nam mucarnię, nie? O, i za dużo złapał. Trzeba iść odpychać. Zdarza się. To trzeba wyciągnąć.
kosi. Fajnie idzie. Zobaczymy, co jest za kombajnem. Łuszyny są wszystkie? Wszystko wystukane. On jest do koszenia jak nic. Wszystkie straty. Trochę, tam ziarenek jest. Ale czy to dużo? Chyba nie. Ja bym chyba zostawił. Wstań może na chwilę otworzę, bo ja z tamtej strony pójdę i przyjdę wtedy. Brudny. Żyta tu na koniec złapał. Żyta na poprzeczkach, żyto było po prostu. Nie, to musi być. No ja patrzyłem, to się tworzy przed nami, ale takie chropienie będzie. A zobaczymy. Tutaj wszystko w porządku. Ile? 10-3. 10-3? Dobra, zjeżdżam. Zjeżdżamy, nie? Sypiemy to i jedziemy. Nie ma sensu, jutro może to dokończymy sobie. Nie jest taki zły, że brudny. Jedziemy do domu. Nieudany wyjazd w rzepak. Zaliczony? Zaliczony. Ale tak to jest, ma się swój kombaj, to się próbuje. Jak jest suche, to jest. Halo, witam panie Irku. No i co, jak no my zaczęliśmy kość.
Słyszę, dam zaraz na 19. Już, tylko tacie mówię na siebie radio. Wjechaliśmy w koło i tam. No, jest wilgotność, bo z brzegu dużo żyta i tych rzeczy i 10-3. Zjeżdżamy. Zjeżdżamy, no. Zjeżdżacie do domu? Tak. A, no to ten, to ja. Wykę zaciągnij przy sobie. Nie by był suszy, ja chyba jutro spróbuję wjechać do siebie, nie? No. Słyszysz? Dobra. Zakryj przyczepę, Bartek, chodź. No, na razie. No, cześć. Hej. Co tam, Bartosz, jeszcze powiesz, co? Nic. 60 będziesz jeździł? Będziesz jeździł, nie? Bo tutaj my zjeżdżamy, bo kropi i jest mokre, wiesz? No. No nie ma, no ten. Będziemy coś robić na gospodarstwie. 10, a powinien mieć 9, nie? Trochę przymokrawy jest. No i deszcz pada i to nieschnie, nie? Jakby nie było deszczu, to by może zbiło tam do 9, 2, 9,5. No, dobra, ja jadę. Ty idziesz z tatą? Chcesz iść z tatą? Wysadzić się tam, czy co? Spytać się go? Ty Bartka ci wysadzić? Bo zamknie ziemniaki. To go wysadzę. No. No, wychodź. Tata musi jeździć od tyłu, bo tu się nie zmieści nigdzie z headerem. Powiem wam tak, to co my zrobiliśmy w 5 lat, to naprawdę dużo. Ile maszyn mamy nowych, ile naprawdę pracy włożone w gospodarstwo. Jakby pomyśleć sobie 5 lat temu, co było, jeszcze tego Johna, no 6 lat temu. Johna wtedy jeszcze nie było. Podłóż pod koło coś! Tam cegłówkę tam jest. Ja cofnę i weźmiesz cegłówkę. Pod tylne. Ja muszę kable podłączać. Nie będę przełamał. Daj, nie, to tak się robi. O. No to jak schowasz, tak? Taka mrzawka zjechała. No, ale... Tak i tak widzieliśmy, że będzie trochę nieciekawie, ale chcieliśmy spróbować, wiesz. Dużo to nie będzie kosztowało, ale już wiemy, że kombajn ustawiony. Czekaj. Teraz czekaj tylko na pogodę i wjeżdżać. W rzepaku fajnie idzie. Nie, tu. Do tego, nie? Nie, to nie musisz, to zostaw. Tylko zaczep, bolec włóż. Dobra. No i widzisz, babcia? Babcie nie nagrywa, bo babcia coś tam. Zaraz co powie. Babcia, widzisz, trzeba dożynki robić.
Ty chciałeś do Rzynki? No. Do Rzynki się robi, jak się wszystkie zboże. Ten zegar po... Dobra. Ty, ja mam... Zupa jest w domu! Bo będzie góra zawarł. Wiesz czemu krzyczę, że zupa jest w domu, bo będzie musiał sam 3 dni jeść. No. Pewnie tak. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzicie, nieudany wyjazd rzepak, ale się zdarza. Chociaż kombaj sprawdzony, ustawiony i jak będziemy wjeżdżać, to od razu teraz na całego. Prawdopodobnie w niedzielę. Zobacz, jak się rozpadało. Dobrze, że zjechaliśmy. Dzięki za oglądanie, na razie.